O kurde. Zastanawiałem się, czy tu w ogóle wchodzić. A okazuje się, że będzie naprawdę ciekawie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Salon. Troszkę wyposażenia zostało. O kurde, jakie piękne antyczne krzesła. Mini bar. Ale trafiłem. Jeszcze nie mówcie, że... No ja częściowo... Częściowo pełne. Widać, że ktoś lubił popijać sobie. Chciałem zobaczyć na górę, bo deski się uginają pod moim ciężarem. Oby schody wytrzymały. Jakieś wejście? Kurde, jakieś potajemne wejścia. Tutaj kolejne sypialnia, czy nie? Łazienka? Kurde, też robi wrażenie. Niezbyt wielka, ale wygląda fajnie. Co ta gąska tu robi? Tu byliśmy. Tu zejście na dół. A co mamy tutaj z tej strony? Aha, tu jest zejście też na dół. No dobra, próbujemy jeszcze tutaj. Tu weszliśmy. Idziemy do góry. Zaliczymy jeszcze to piętro. Myślę, że warto. Mówię po cichu, bo przeważnie eksploruję, a w okolicy jest jakiś dom. O kurde, biedny piesek. Biedny piesek. Ale łóżko naprawdę robi wrażenie. Piękna, rzemieślnicza robota. Tutaj kolejna łazienka. A tutaj co? A, wiatrak. Myślałem, że router Wi-Fi, ale... Jednak nie. Tutaj jakiś dodatkowy pokój. Kurde, szkoda pieska.
Ciekawe, od jak dawna tutaj leży. Szafa również robi wrażenie. Tutaj byliśmy. Tu jakieś tajemne przejście. Idziemy na dół i spróbujemy zejść tym drugim zejściem, które zauważyliśmy podczas urbexu. A dokładnie chodzi mi o te zejście. O kurde, a tutaj co? Kolejna sypialnia. Zobaczcie, tynk odpada. To oznacza, że powoli dom będzie się sypał. Przedostała się woda. Co w niektórych przypadkach kończy się całkowitym zawaleniem takiego domu. Łazienka. Tutaj już całkiem inny klimat. Byliśmy? Tutaj też nie byliśmy. Kurde, ile ten dom ma pomieszczeń. A wyglądał tak niepozornie. Okazało się, że to całkiem piękne miejsce. Jeszcze niżej? Tędy nie wchodziłem. O kurde. Nie chcę myśleć, co jeszcze tu znajdziemy. Dobra, wychodzę stąd. Wychodzę stąd. Tym razem z innej strony. Dobra. Oddaliły się już z tego miejsca. Myślę, że eksploracja i tak była ciekawa. Psy szczekają. Trzeba stąd spadać. Kurde. Ciężko się stąd wydostać. Dobra, moi drodzy, ja powoli kończę eksplorację. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.